No i mają też Janusza. Witamy w kolejnym vlogu po bardzo długiej przerwie. Mamy dzisiaj sobotę, 26 marca. Postanowiliśmy, że wyruszymy sobie na pierwszą wycieczkę w tym roku, a będzie to wycieczka do Czech. Jedziemy do zoo, do Ostrawy. Dzieciaki bardzo się nie mogą doczekać. Chcecie jechać? Tak. Zobaczymy, czy jest tak fajnie, jak mówią o tym zoo. Tylko, że jedziemy bez żadnych testów, bez szczepień. Zobaczymy. Czy nas puszczą na granicy? Ale chyba nie będzie żadnych kontroli. Damy znać. Czekamy jeszcze na Milenę. Poszła do kantoru wymienić pieniążki na korony czeskie. Zobaczymy, czy coś załatwimy. Dopiero mamy godzinę 8:50, a kantor chyba jest otwarty od 9:00. Także czekamy i zobaczymy, czy coś załatwiła. Wraca Milena. Teraz zobaczymy. I co, udało się? Udało się. Mamy? Mamy, ale mamy tylko 600 koron, bo następny nominał to był 1000 i zapłaciliśmy 19 groszy za koronę. Taki przelicznik mamy na dzień, który dzisiaj jest? 26 marzec. Pan powiedział, że zostałam wyróżniona i mam paragon z czerwonym paskiem. To my się zbieramy i lecimy. Dobra, wybijamy trasę. Zoo Ostrawa. Mamy godzinę 709 km. Będziemy jechać przez A4 w stronę Gliwic i potem A1 do granicy i do Zoo Ostrawy. Także damy rozpocznij. Kieruj się na wschód. Kierujemy się na wschód i ruszamy. Do zobaczenia z trasy. Przejechaliśmy jakieś 5 km od granicy, nie było żadnych testów, żadnego sprawdzania, więc raczej to już nie działa. Jeżeli jedziemy do zoo, idziemy za jakieś 10 minut, widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy na parking, zaparkowaliśmy trochę dalej za zoo, tam wszystko było zajęte już, natomiast pan ustawił pod jakimś, nie wiem co to jest, urząd. Stoimy tak, dzieciaczki się szykują. Za parking zapłaciliśmy 75 koron na cały dzień. Zbieramy się powoli, idziemy w stronę zoo. Tak wygląda parking przy samym zoo. Jest praktycznie cały pełny. Więc chyba dobrze zrobiliśmy, że pojechaliśmy trochę dalej. Zaparkowaliśmy pod tym urzędem. Tak wygląda wejście do zoo. Ludzi jest niezbyt za dużo, patrząc na ten parking. Tutaj stoimy? Tu chyba. Tak wygląda cennik. No, kupiliśmy bileciki, zapłaciliśmy 260 koron. Dorośli 160, bo nie masz napisane. Nie. Dorośli 160 koron. Dzieci stówkę. Dzieci stówkę, za dwie osoby oczywiście. Tutaj mamy 80 dorosła osoba i 50 koron dziecko, więc wyszło nam 260. Dobra, wchodzimy. Chodźcie, dzieciaki. I weszliśmy na teren zoo, także idziemy zwiedzać, ale już w oddali widzę flamingi. Chodźcie, zobaczymy. Zobaczcie, jakie super. Co, Misia, fajne flamingi? Fajne to. Lubisz flamingi chyba, ty nie? Widzisz? Jest dzidziuś flaming też. Ten mały tutaj chyba. No. No, Michasia też ma flaminga w domu. Ale oczywiście, maskotkę. Co nie? No właśnie. Tutaj mamy taki mały drogowskaz wystrugany na drewnie. Ale tam widzę, że mamy całą tablicę. Chodźcie, zobaczymy na tablicę. Tak wygląda mapa całego zoo. Tu jest wejście. Tu byliśmy przy tych flamingach. Teraz gdzie będziemy szli?
Tutaj chyba co? Tędy? Czy tędy? Kolejka jeździ jakaś. Ona jeździ na sam koniec zoo, tylko nie wiem, czy teraz jeździ. No do słoni to dojdziemy za chwilkę. Zobacz, małpki są po drodze jeszcze. O, tu są małpki. Nawet żabki. Żabki. Pingwiny. Pingwiny co? Żółwie. No jest dużo. Co chwilę place zabaw. I jeszcze łosie. Dobra, myślę, że wyjść tędy. Główną. Tutaj główną, najwyżej będziemy tutaj gdzieś skręcać. Że maszerujemy. Osiołek. Osiołek. Osiołek zjadł liścia. Chyba to jest osiołek, nie? Osiołek, no. Taki no. Trochę dziwny. Młochaty. A tam jest cała rodzina osiołkowata. Osiołku. Wiesz, osiołek nie rozumie, co do niego mówisz. Bo nie. Osiołeczku. Osiołek zbiera liście. O, idzie. Widzisz? Idzie do nas osioł. Cześć osiołek. Cześć osiołek. O. Mama to się boi osiołku. No. Zobaczcie, jakie osiołki mają myjnie. Dwie szczotki, jedna pozioma, druga pionowa. Widzisz, jak się myją osły? Jaką myjnię mają? Piotr, przy drzewie. Przy drzewie mają myjnie, no. I tu się pucują. Wróciliśmy do tych osiołków, a ten dalej trzyma pozę. Osioł, co ty tak stoisz? Udaje, że pozuje chyba. O. Ten szary. Osiołku, ty. To ja też chcę pobłagać. Zobacz, ile tu ich przyszło. Zobacz, tu. Tu, pyszczku. Takie ma oczy duże, zobaczcie. No, nosek, drugi nosek. Już. Ale masz uszy duże, masz czuprynę. Widzisz, jakie ma irokeza? Boisz się tego pogłaskać. Zobacz, jakie ma irokeza. Tylko rączki nie wpadają. Widzisz? Tutaj kolejne zwierzątka, parę metrów dalej od osiołków. Co to jest? Jak domowy. I wygląda to zwierzątko. O, tu jest. Idziemy z drugiej strony, zobaczymy. Co podoba wam się? Jak? Miłosz mówi, że to jest byk. Byk? No taki podobny do byka, rogi ma. I tak nie fajnie patrzy na nas. Obgrodzone są pastuchami elektrycznymi, czyli mogą być agresywne. Lubisz pozować do kamery? No. Jak? Jaku? Bo mają tak. Chyba im się to nie podoba. Bo mają takie no, przeszkadzamy mu jedzonko. A tam drugi jak sobie je sianko. A teraz idziemy zobaczyć takiego dużego króla, lwa. Tu sobie chodzi, tu ma taki wybieg. Jest, zobacz. Król lew. Nie bój się, on jest daleko. Widzisz, jaki ma pyszczek? Zobaczcie, idzie do nas. Boicie się go, czy nie? Nie. Nie? Ale się boję. Boisz się lwa? Dlaczego? Bo wolę się. No ale on jest za kratami, zobacz jak chodzi ładnie. O, zobacz. Oho, coś mu się nie spodobało. Zobacz. Jakie ma zęby wielkie. Chyba jest zdenerwowany teraz. A może jest o śpiący? Nie, bo ktoś go zdenerwował, zobacz. Pokazał zęby. Wrócimy do małej Amazonii. Co tu jest? Rybki fajne? Nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj. Żaby. Mamy takie żabki. Gdzie pająk? Ja cię, ale pająk. Jaki włochaty. Tak, tu jest szyba, no. Zobaczcie, jaki włochaty pająk. A ja się boję.
ale zrobili ekstra. A to jest jakiś drzewołaz malarski. Takie niebieskie żabki skaczą sobie. Tam jest jeszcze jedna ukryta. Wchodzimy teraz do Tanganiki. Zobaczymy, co tutaj jest. No chodź, zobaczymy. Tutaj coś widać. Same krzewy. Idziemy dalej. No zobacz, jakie liny wiszą. Widzisz? Dwa hipopotamy. Hipopotamy? Tak. No chyba po schodach wychodzą. Tam wychodzą chyba na dwór. Po tych schodach. A tu wychodzą na jakiś wybieg. Teraz są na basenie i się relaksują. Hipcio się obudził. Zobacz, jaki duży. Jaki ogromny. Zobacz, jakie żółwie. Widzisz, jakie mają skorupy wielkie? Ile jest? Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery chyba, co? A może gdzieś jeszcze się jeden ukrywa? Może gdzieś się ukrył w tych liściach tam do góry. Ale taki musiałby być malutki, żeby tam się ukryć. Albo się ukrył aż tam. Możliwe. Albo już tam. No. Dobra, idziemy teraz do afrykańskich zwierząt. O, mamy zebry. Zebry sobie jedzą. Obiadek chyba. Mamy porę obiadową. Zobacz, miłość, tutaj są zebry zaparkowane. Na parkingu stoją. Uciekła od nas żyrafa. Chodźmy do żyrafy. Nie ugryziecie? Nie. Ale ma jęzor, co? Jakie oczy wielkie. Prawie podobna. Ten jest wielki. Mama, tam to jest chyba dziecko, to tata, no. Tam to mama. Chodź, idziemy zobaczyć następny. To jest mama? Tak. Taka wielka? Co tu żeśmy znaleźli teraz? Pawie. To nie są pawie. To są sępy, misiu. Zobacz. Tam jest jeden sęp. A tu są dwa. Są dwa sępy. Jakieś tam kości leżą daleko, nie wiem, czy to będzie widać. Sępy to jedzą taką padlinę, mięso. A tam wcześniej leżały jakiś szkielet leżał z czaszką. Tu musiały coś zjeść konkretnego. No. O, zobacz, ruszyły się. Zobacz, jaki duży. Widzisz? Uciekł. O, następny biegnie. Widzisz, następny biegnie. Hop, hop. Zobacz. Widzisz, jakie ma wielkie skrzydła? Co tata? To chodź. Miłość chodzi. A, Miłość, hops. Zobacz, tam do góry wszedł na drzewo. Już dwa uciekły. O, teraz drugi. Czy trzeci. Nie wiem, czy go widać. Tam do góry mają, zobacz, trzy domki do góry są takie duże, widzisz? Jeden, drugi i trzeci. Apartamenty na piętrze mają. Tamten już pilnuje, żeby mu nikt nie podkradł. A może pilnuje swojego domku tamtego? Może. Ten. No. Dobra, idziemy dalej. Sępy zostawiamy w spokoju. I w końcu udało nam się spotkać pawia z rozłożonym ogonem. Bo to jest jakiś biały paw. Chodźcie, zobaczymy. Misia, Miłosz, chodźcie. Takiego białego to jeszcze nie widziałem. Chodź, nie umiem.
i go pogonił. Na koniec naszej wycieczki po zoo mamy jeszcze taką kózkę. Dzieciaki dopadły czarną kozę. To jest chłopczyk. Chłopczyk? O, idzie. Idzie drugi, zobacz. Oho, idzie pilnować porządku. A będzie się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, kózka. Dzień dobry. Dokąd idziesz? Daj buziaka do kamery. No chciałabym, ale... O, zobacz, jak przyszła. Michasiu. Nie bój się. Pogonił cię? Dzieciaki chcą jeszcze nakarmić. Owce. Chodźcie tu z mamy... tej strony. Daj mi już chodę. Automat do jedzenia, za 10 koron dostajemy jedzenie. Ile dostałaś? Tyle. Ale ja się podzielę z nimi. No to chodźcie z tej strony. Chodźcie, bo one czekają. Ta biała jest najbardziej odważna. Że wcześniej widzieliśmy. No, ale, zobacz, jak przyszły. Ale masz mnie nie pogryźć. To tak daj na ręce, otwartej ręce daj. No. Ale ona może mnie pogryźć. Nie pogryzie cię. Na otwartej ręce daj. Na otwartej, tak to cię może ugryźć. O, widzisz, niezorem weźmie. O, i spadło. No. Na otwartej ręce. Ale nie tylko bliżej, miłoszku, bo ona, widzisz, pyszczek nie może tutaj. Musisz tam wystawić. Otwórz rączkę. Daj Miłoszowi jedno. No. Podnieś. Otwórz rękę i daj. O, no to tak. I ostatni. No ale mam 20 i... Zobacz. No, podobało jej się. Daj jeszcze. Daj jeszcze, jestem głodna. No zobacz, cały pojemnik zjadł. Co, to by ich brzuchy bolały. Skończyliśmy naszą wycieczkę w zoo Ostrawa. Czy było fajnie? Nam się podobało. Spędziliśmy tu około 6 godzin. Zjedziliśmy wszystkie zwierzątka. Prawdopodobnie wszystkie zwierzątka. Także wracamy powoli na parking. Będziemy wracać do domku. Po drodze jeszcze jakieś jedzonko może wypaść. No, może coś jeszcze zjemy, może coś nagramy, ale zobaczymy. A jak nie, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. I do następnego. Będzie nas teraz częściej. Cześć.